todas aquelas cores. Deixa pra lá, eu tempo tá viajando. Enquanto eu falo besteira, lembro mais uma razão. Então, please welcome the teams onto the pitch then. It's England against Finland, first off on pitch number one, just starting in a few minutes. Proszę, przywitajmy już na boisku numer jeden pierwsze drużyny. Widzimy Anglię oraz Finlandię. Very hot conditions. They'll be playing football today. We'll see temperatures soaring as we go through the afternoon. Some big games coming up a little bit later on, the Women's World Cup. Right now, pitch one, you're watching the INSP Networking Trophy quarter final between Finland and England. On pitch two, the Cup of Tolerance quarter finals between Canada and Cambodia. And on pitch three, the Ministry of Labour Cup quarter finals between the guys from Northern Ireland taking on Slovenia. Witamy wszystkich, którzy dopiero teraz pojawili się na zielonych trybunach nad jeziorem maltańskim w Poznaniu. Przypomnijmy, na boisku numer 1 widzimy drużyny Finlandii oraz Anglii. Będą one walczyć o puchar międzynarodowej sieci gazet ulicznych. We are off and running then with the second last day of the Homeless World Cup coming to you live from Poznan on Link Malta. We're going to be with you all through the afternoon. We got the first goal on pitch number one. It's gone to Team England playing in red against Finland in white. Będziemy z Wami przez cały dzisiejszy dzień, będziemy towarzyszyć, komentować wszystkie rozgrywki, wszystkie mecze, które zobaczymy tutaj nad jeziorem maltańskim w Poznaniu. Będziemy aż do godziny 19. Właśnie widzimy, że w dniu dzisiejszym padł już pierwszy gol dla drużyny angielskiej na boisku numer 1. It's a very competitive feel to the atmosphere this morning. As all these matches are cup quarter-finals, each team today vying for a number of trophies on offer. Of course, the Homeless World Cup trophy quarter-finals will kick off around 20-3 with Brazil against Portugal, so don't miss that one. Czujemy bardzo gorącą atmosferę nie tylko przez słońce. Dzisiaj toczą się rozgrywki ćwierćfinałowe i półfinałowe, a już jutro walka o trofeum. Slovenia and Northern Ireland still 0-0 at the moment across on pitch number 3 in the Ministry of Labour's Cup quarter final. Na boisku numer 1, numer 3, nie padł jeszcze żaden gol, a rozgrywa mecz ze sobą Irlandia Północna razem ze Słowenią.
Just to give you a quick rundown of the next games, on pitch number one after Finland and England will be Sweden against South Korea. On pitch two, it'll be Hong Kong, Germany, and then Croatia against Philippines on pitch number three. Zaraz po meczach, które właśnie obserwujemy, na boisko numer 1 wyjdzie drużyna Szwecji oraz Korei Południowej. Na boisku numer 2 zobaczymy Hong Kong oraz drużynę z Niemiec, a na boisku numer 3 Chorwację i Filipiny. If you haven't done so already, remember to join us online on Facebook and Twitter and Instagram and YouTube. Tell us about your favourite players, favourite homes, favourite teams, who's going to win the Women's World Cup this year. We want to know your thoughts on the tournament. Remember to tag yourself in the photos on this once in a lifetime event, the Women's World Cup 2013, coming to you live from Poznan. Codziennie dodajemy kolejne zdjęcia z naszych rozgrywek, ze wszystkich meczy oraz przede wszystkim z trybun. Szukajcie się na naszych mediach społecznościowych Facebook, Twitter, Instagram, YouTube pod oficjalnym hashtagiem wydarzenia Poznań 13KWC, co oznacza Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej Ulicznej Poznań 2013. We should see a lot of close games today as we work our way through the afternoon. All of these teams have gone into these specific qualification pots from the last days of qualifying. As we can see from England, Finland is 1-1, so a close game there. Two excellent teams. Będziemy świadkami bardzo wysokich emocji. Pracowaliśmy na nie przez cały tydzień. Od niedzieli rozgrywaliśmy mecze po to, żeby dzisiaj już znaleźć się w ćwierćfinale i w półfinale. Let's make some noise for these teams on pitch number one. Let's hear you for supporting Team England. Pokażcie swoje wsparcie na trybunach przy boisku numer 1. Widzimy właśnie mecz Anglia-Finlandia. And let's hear you make some noise for Team Finland. Dotychczasowy wynik. Finlandia-Anglia 2-1. Drużynie angielskiej z pewnością przyda się dopis. W drodze eliminacji w dwóch rundach kwalifikacyjnych. W ciągu ostatniego tygodnia wyłoniło się 6 ósemek. Wszystkie drużyny zawalczą już jutro o puchar. I szybkim krokiem zawodnicy już wchodzą ponownie na boisko numer 1. Finlandia, Anglia, 2-1. Darkness, gang of brown people,
Kibice są już przygotowani również na boisku numer 3. Irlandia Północna, Słowenia do tej pory w remisie 1-1. Już rozpoczęli drugą połowę. Przy boisku numer 3 dochodzą już okrzyki wspierające drużynę Irlandii Północnej oraz Słowenię. Rzućmy okiem na chwileczkę na boisko numer 2. Kanada, Kambodża, remis 4-4. Ale w dalszym ciągu non-stop padają kolejne bramki na wszystkich trzech boiskach. Jesteśmy świadkami, że fantastycznego. Nie chodzi tutaj tylko o rywalizację. To przede wszystkim wspaniała atmosfera. Więzi, przyjaźni oraz przemiany społeczne, jakie dokonują się właśnie w Poznaniu. I'm making a
Tak, jest samo zacięcie. Widzimy na wojsku numer 1. Finlandia, Anglia. 4-2. Ladies and gentlemen, what you're about to witness is no illusion. An excellent game across on pitch number 3 between Northern Ireland and Slovenia. Currently Slovenia leading 3-2. Not too long to go in the first round of quarter-finals then, and this is the second last day of the Homeless World Cup 2013. Przypominamy, że to ostatni dzień. Ćwierćfinały i półfinały rozgrywają się właśnie dzisiaj nad jeziorem Malta w Poznaniu. Już jutro ostateczna walka o trofeum. Najwięcej kibiców widzimy na trybunach przy boisku numer 3. Dopingują oni Irlandię Północną oraz Słowenię. Okay, let's hear it for the teams on pitch number 1. Make some noise for Team England of Finland! Już bardzo dziękujemy pierwszym zawodnikom, którzy zakończyli mecz w dzisiejszym. Gorące brawa dla Anglii oraz Finlandii!